Siema, witajcie, jestem Teriel i witam was w kolejnym odcinku poradniku Dota 2. Teraz akurat mamy przerwę, to opowiem wam o postaci, którą będziemy przedstawiać. Jest to oczywiście Juggernaut, jak widzicie na obrazku, postać carry, hard carry, postać, która musi farmić i często też zależy od przedmiotów, jakie posiada. Dobra, tutaj widzicie teraz nową opcję przewijania tego filmu, także będziecie widzieć taki niebieski pasek czasami na dole. To jeśli chodzi o sprawy takie czysto kosmetyczne, a jeśli chodzi o sprawy czysto techniczne, skillowe, to już wam szybko opowiadam o skillach tej postaci. Pierwszym skill, które posiada Juggernaut, jest to Blade Fury. Jest to powiedzmy kręciołek, który zadaje obrażenia obszarowe na małą skalę wszystkim pobliskim jednostkom, które się znajdą w polu rażenia. W czasie filmu będziecie widzieć pewnie, jak to wygląda. Jest jeden plus tej umiejętności, że gdy kręcimy się, możemy poruszać też naszą postacią, także dla tej umiejętności warto kupić też buty Face Boots. I dzięki temu możemy się przyspieszać i doganiać często tym właśnie kręciołkiem przeciwnika. Drugą z umiejętności bardziej supportowych, właśnie teraz widzicie Blade Fury w akcji. Ciekawostka, jeśli chodzi o Blade Fury, jego wygląd zależny jest od tego, jakie mamy ostrzy. Jeśli mamy jakiś inny miecz, to ten efekt będzie zupełnie inaczej wyglądał. Ale to taka ciekawostka. Jeśli chodzi o drugi skill, jest to Healing Ward. Jest to bardziej supportowy skill, dzięki któremu możemy leczyć siebie i naszych sojuszniczych bohaterów. Znaczy, nim musimy też sterować osobno, także on trwa przez 25 sekund i na wyższych poziomach potrafi bardzo dużo zdziałać w naszej drużynie. Trzecią umiejętnością pasywną jest to Blade Dance. Dzięki niemu mamy większe obrażenia krytyczne i szanse mamy maksymalnie do 35%, czyli całkiem dużo. I właśnie na niego trzeba właśnie mieć jakiś większy attack speed. Dzięki temu mamy większą szansę na krytyki. I ultimatem naszej postaci jest to Omni Slash. Jest to bardzo ciekawa umiejętność, ponieważ gdy rzucamy te ulti, Juggernaut po prostu skacze między jednostkami i zadaje im obrażenia. Myślę, że w czasie tego filmu wam pokażę w jakimś specjalnym ujęciu tą umiejętność, także będziecie mieli doskonałą jasność, jak to wygląda. Teraz właśnie widzicie planszę z buildem. Jest on dość specyficzny, ponieważ bardzo dużo rozgrałem meczy z Juggernautem i myślę, że taki build na lane będzie najlepszy, którym po prostu omijamy większe skilli i wrzucamy kilka punktów statystyki, byśmy mieli więcej przeżywalności i więcej ataku na naszym lane'ie. Dobra, jesteśmy już po 11 minucie i może czas już zająć się przedmiotami. W tym meczu nie zobaczycie pełnego buildu, ponieważ on będzie dość krótki ten mecz i jak pewnie też widzicie, jestem z Ricky na lane'ie, ponieważ jest to tryb all random i tak się właśnie wylasowało, że jestem z Ricky na lane. Ale jeśli chodzi o przedmioty, to podstawowe właśnie widzicie przed chwilą przed sobą na ekranie, ale również w naszej tabelce uwzględniłem je również. Jeśli chodzi o resztę przedmiotów, to starajcie się jak najprędzej zrobić Battle Fury, Jasze, żebyście mieli prędkość ataku jakąś dobrą. I jeśli chodzi o kluczowe przedmioty, to jest to Desolator i Agarin Scepter. Oba przedmioty bardzo przydają się, szczególnie Agarin Scepter, który ulepsza nam właściwie ulti, daje nam więcej skoków i dzięki temu możemy wykonać więcej damage'u podczas naszej teamfightu.
A jeśli chodzi o takie, powiedzmy, drogie przedmioty, właśnie widzicie na dole resztę Mjolnir, rapier, też wsadziłem, jakiś lifesteal w postaci Vladimira. No i oczywiście, jeśli mamy bardzo dużo pieniędzy i dobrze nam idzie, to oczywiście wrzucamy Butterfly'a, ponieważ dzięki temu mamy o wiele większą przewagę nad przeciwnikami. Dobra, teraz zobaczyć trochę rozgrywki. Mam nadzieję, że będzie udana. Tutaj w tym meczu od razu poszedłem w Sceptera, ponieważ nie miałem aż tak dobrej farmy na początku. A dobry ulti jest bardzo potrzebny w tej meczu. Dobra, czas na zaprezentowanie naszej umiejętności. Zobaczymy, jak tam sobie robi Sladar. No, sytuacja nieciekawa, ale już odchodzę. I tak właśnie wygląda w akcji ulti. Skacze między jednostkami. Używamy Battle Fury czy Blade Fury. No i tak wygląda się rozgrywka właśnie Battle Juggernautem. Pierwszy rzucamy właśnie swoje ulti Omni Slasha i gdy skończy on nam się, to wrzucamy właśnie Blade Fury, żebyśmy mogli szybko dobić przeciwników. Omni Slash jest bardzo dość dobry, łączy się bardzo dobrze z umiejętnościami obszarowymi. Tutaj akurat nie mamy postaci takich, które mają takie umiejętności poza Queen of Pain. Ale gdy na przykład mamy powiedzmy Enigmę czy Gyrocoptera, to wtedy bardzo ładnie Omni Slash wchodzi w takie postacie i jeszcze bardziej szybciej możemy nawet zabić kilka postaci naraz. Dobra, zobaczymy jeszcze kawałek tego meczu. No, tutaj niestety przeciwnicy się rozłączyli. Dawno nie grałem, znaczy nie widziałem dawno tej powtórki, także też mogę coś nie trafić, ale dobra, zobaczymy już Desolator w akcji. Mimo że rzuciłem właśnie ultimate, to jednak Ricky zdobył killa. Desolator właśnie użyłem, starałem się składać w tej grze, ponieważ w dziwnej drużynie jest Axe, który jak wiadomo ma dużo obrony i szybko trzeba go zdjąć. A najlepszy właśnie sposób na takiej postaci właśnie jest Desolator, chociaż jeden w drużynie. A w połączeniu właśnie z Omni Slashem to jest właśnie doskonałe połączenie, żeby to zrobić. No i dodatkowo Desolator też działa na wszelkiego rodzaju budynki. Warto jeszcze pamiętać, że podczas Blade Fury wszystkie obrażenia magiczne i skille na nas nie działają, tylko fizyczne ataki, powiedzmy taki auto-atak, który działa na Juggernauta. No, a to jest końcówka mecza. Niestety przeciwnicy nie wytrzymali presji i chyba jednak wyszli z gry. No i teraz zobaczymy, czy przeżyje atak z Batridera. Ale chyba coś czuję, że nie. A jednak niespodzianka. Mam Roshana. I postaram się chyba rzucić ulti w tym momencie. Ale jak widzicie, nie warto czasami rzucać właśnie tego ulti. Lepiej wystawić się na teamfight, ale w tym przypadku, w tym meczu w tym meczu nie było konieczne to, ale widzę, że chyba już w tym momencie ginę.
Ale jak to widzicie, nie zawsze trzeba wygrywać, nie zawsze trzeba przeżywać cały teamfight. Mam nadzieję, że tym poradnikiem wam nie więcej wyjaśniłem, na czym polega filozofia grania Juggernautem. Jest to dość prosta postać. Według mnie jeden z prostszych carry, ale dość specyficzny ze względu na swoje ulti i dość zależny właśnie od przedmiotów, jakie posiada. Jako jego, jeśli musiałbym wskazać jego wadę, to jest właśnie przeżywalność. Na początku ma bardzo mało życia i właśnie dlatego też warto trzeba grać ostrożnie do początku, a potem gdy się rozkręcimy, no to już naprawdę możemy sprawić tak, że przeciwnicy wchodzą z samej gry. Dobrze, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego poradnika. Zobaczymy się następnym razem w kolejnym poradniku i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i jak najbardziej komentować poradniki i zadawać pytania na temat postaci. A ja żegnam się z wami serdecznie jeszcze raz. Cześć i na razie.